Beguna 3 waży 2,0 DCI, 178 koni. Problemem jest dym wydostający się gdzieś spod. I to właśnie chcemy się dowiedzieć, skąd on się wydostaje. Cześć Laguna Fani. Tak jak już powiedziałem na wstępie, objawem jest dym wydostający się gdzieś w komorze silnika. Następnym objawem jest spadek mocy oraz wyświetlanie się komunikatu z kontroluj układ wtryskowy na desce rozdzielczej. Po wstępnych oględzinach ustaliłem, że dym wydobywa się z rury EGR pomiędzy kolektorem wydechowym a chłodnicą spalin. Aby dostać się do wspomnianej rury EGR, muszę zdemontować większość przedmiotów znajdujących się z lewej strony komory silnika. Zaczynam od zdjęcia pokrywy akumulatora, odkręcenia zasilania i odkręcenia samego akumulatora od podstawy. Po wyjęciu akumulatora odkręcam trzy śruby mocujące obudowę znajdujące się na jej dnie. Następnie odkręcam trzy śruby na Torx T30 mocujące komputer silnika, rozdzielacz zasilania i skrzynkę bezpieczników. Teraz wyciągam narożnik obudowy akumulatora, a następnie całą obudowę. Demontuję pokrywę filtra powietrza oraz sam filtr powietrza. Obudowę filtra powietrza wyszarpuję do góry. Przy okazji możemy zobaczyć, że w tym momencie mamy idealny dostęp do poduszki skrzyni. Teraz demontuję rurę turbo. Jak widać na załączonym obrazku, rura EGR jest nadal mocno zabudowana. Aby się do niej dostać, muszę zdemontować rozdzielacz płynu chłodzącego. Żeby to zrobić, udaję się pod samochód w celu spuszczenia płynu chłodzącego. Demontuję dolną osłonę silnika. W najniższym punkcie układu chłodzenia zdejmuję opaskę z rury i spuszczam płyn. Gdy płyn jest już spuszczony, zakładam gumowy przewód i opaskę z powrotem. Teraz zdejmuję 5 przewodów gumowych z rozdzielacza płynu chłodzącego. Następnie odkręcam trzy śruby na klucz 8 mm mocujące rozdzielacz do silnika.
tym momencie mamy idealny dostęp do termostatu i czujnika temperatury płynu chłodzącego, tak więc nagrywając ten film upiekłem 4 pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze pokazałem, gdzie znajduje się poduszka silnika, po drugie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby dostać się do termostatu, a po trzecie wiadomo, gdzie jest czujnik temperatury, a po czwarte zaraz będzie wiadomo, jak wymienić rurę EGR. Pamiętamy, aby podczas demontażu rozdzielacza wymienić uszczelkę na nową. Odkręcając dwie widoczne śruby, zdejmuję jedną z osłon rury EGR. Jak widać, jest mocno okopcona, więc jestem coraz bliżej awarii. Od strony chłodniczki rura EGR jest mocowana specjalną opaską. Mniej więcej po środku jest przykręcona do silnika, natomiast obok jest śruba trzymająca drugą osłonę rury EGR. Pod turbiną mamy drugą śrubę drugiej osłony rury EGR. Po odkręceniu tych dwóch śrub wyciągam osłonę w kierunku do turbiny. I tutaj widzimy kolejny efekt pęknięcia, czyli okopcona osłona. Teraz odkręcam specjalną opaskę rury EGR. Pod turbiną do kolektora wydechowego rura EGR przykręcona jest na dwie śruby. Pozostało odkręcić śrubę w środkowej części rury i całość wyciągnąć w kierunku do turbo. Jak widać, u mnie pęknięcie było bardzo duże, przez to spaliny nie miały siły pchać turbo i przez to właśnie samochód nie miał siły. A na desce pojawił się komunikat „Sprawdź układ wtryskowy”. Nowa opaska zaciskowa, która idzie od strony chłodnicy spalin. Nowa rura turbo posiada już metalową uszczelkę od strony kolektora wydechowego. Montaż całości odbywa się w odwrotnej kolejności do demontażu.
Przykręciłem już rurę EGR na opaskę i dwie śruby przy kolektorze wydechowym oraz mocowanie w jej środkowej części. Teraz pora na tylną osłonę, którą przykręcam na dwie śruby. Oraz osłonę przednią, która też jest mocowana dwiema śrubami. Na swoje miejsce ląduje wyposażony w nową szczelkę rozdzielacz płynu chłodzącego wraz z termostatem i czujnikiem temperatury, przymocowany do silnika trzema śrubami. Z powrotem zakładam 5 przewodów płynu chłodzącego na rozdzielacz. Poza kamerą zamontowałem już rurę turbo, obudowę filtra powietrza wraz z filtrem i pokrywą. Pozostało już tylko zamontować obudowę akumulatora i sam akumulator. Pamiętamy, aby po tej procedurze i napełnieniu silnika płynem sprawdzić, czy wszystkie połączenia układu chłodzenia są szczelne, a układ chłodzenia jest odpowietrzony. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Link do sklepu, w którym zaopatruję się w części, też znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że film był pomocny. Teraz, jeżeli chcesz, możesz postawić mi kawę lub wesprzeć kanał, klikając pod filmem Wesprzyj. Pozdrawiam, cześć!